Malin Sten. Szczęśliwego Nowego Roku. Wydawnictwo Sonia Draga. Z języka szwedzkiego przełożył Robert Kędzierski. Czytają Marta Grzywacz, Małgorzata Lewińska i Kamil Próban. Moim rodzicom. Sylwester 2018. Poniedziałek. Fredrik. Kiedy Nina wchodzi do sypialni, stoję przy szafie. Wyglądam w tym grubo? Pyta. Zerkam pośpiesznie na żonę. Wyglądasz prześlicznie. Moje spojrzenie powraca do szafy i trzech krawatów, które w niej wiszą. Miętowo zielony z matury, oczywiście, odpada. Pogrzebowy krawat pasuje do mojego nastroju, ale do koszuli nie za bardzo. Wzdycham i biorę jasno niebieski, w srebrne paski, prezent gwiazdkowy od Teściowej, który wydawał się staroświecki już wtedy, gdy go dostałem pięć czy sześć lat temu. Przecież nawet nie rzuciłeś okiem. Podchodzi do wielkiego lustra. Okręca się przed nim ze zmarszczonym czołem, przygląda się swojemu odbiciu. Leży na tobie idealnie, mówię. Nina naciąga materiał zielonej sukienki. Staję przy niej przed lustrem, czuję jej znajomy zapach. Żona od wielu lat używa tych samych perfum. Robi to od tak dawna, że nawet ja pamiętam ich nazwę. Aqua di Gio. Znów naciąga materiał, parska i mruczy coś pod nosem. Próbuję zawiązać krawat, ale niezbyt mi to wychodzi. W tym roku znów go zakładasz? Nina wciąż jest zwrócona w stronę lustra, lecz nie skupia się już na sukience, tylko na moim krawacie. Nie mam innego. Jednym długim krokiem podchodzi do szafy, ale gdy widzi, co zostało na wieszaku, poddaje się. No, faktycznie, na przyszły rok będziesz musiał kupić sobie nowy. Kiwam głową i w tym momencie słychać dzwonek. To na pewno Jennifer. Nina odwraca się w stronę otwartych drzwi. Smilla, otworzysz? Słychać hałas na piętrze, potem tu pod stóp Smilli na schodach i po chwili z przedpokoju dobiegają dwa różne głosy. Nina na mnie patrzy. Która godzina? Dwadzieścia po piątej. Dwadzieścia po? Podbiega do komody i zaczyna grzebać w rajstopach. Kolejne pary lądują na podłodze u jej stóp. Niech to szlak! Dlaczego zawsze zapominam o kupnie nowych rajstop? Minutę później, żona wychodzi z pokoju z czymś czarnym w ręce. Co z chłopcami? pyta z przedpokoju. Ubrali się? Sprawdzę. Wilgot ma założyć koszulę, woła z Łazienki. Wisi na krześle. Zapinam spodnie, narzucam marynarkę i oglądam rezultat w lustrze. Przez ten krawat wyglądam jak klaun. Brakuje tylko czerwonego nosa. Wilgot i odświętne stroje to kiepskie połączenie. Nasz sześciolatek na okrągło mógłby chodzić w spodniach od dresu, i czasem się zastanawiam, po co się staramy ubierać go tak elegancko. Anton stał się w tej kwestii mniej uparty. Lubi nosić ładne ubrania, a ostatnio staje rano przed lustrem i poprawia włosy. Efekt siódmej klasy podstawówki. Ładna koszula, mówię, kiedy schodzimy po schodach. Anton wzrusza ramionami, ale uśmiecha się do mnie. Rzadko to robi. Zatrzymuje się na wysokości kuchni, patrzę na dwie dziewczyny przy blacie i próbuje uspokoić szybko bijące serce. Jenifer to nie żaden potwór, to zupełnie zwyczajna nastolatka, przyjaciółka mojej córki. Muszę kilka razy odchrząknąć, żeby mój głos zabrzmiał normalnie. To na razie. Jenifer nie reaguje, najwyraźniej postanowiła nie usłyszeć. Dalej, kroi składniki na sałatkę odwrócona plecami do mnie. Krótka, obcisła sukienka pozostawia niewiele przestrzeni dla wyobraźni, i staram się, jak mogę, by mój wzrok nie utkwił w niewłaściwym miejscu. Mimo to, gdy Smilla się odwraca, czuje się przyłapany na gorącym uczynku. Rozpromienia się, ścisza przenośny głośnik i podchodzi do mnie. Na razie ściska mnie mocno. Dzięki, że pomogłeś mi przekonać mamę. Zupełnie, jakbym miał jakiś wybór. Gdy obejmuję moją siedemnastoletnią córkę, pojawia się natarczywie powracająca myśl. Czemu dzieci nie mogą zawsze mieć dziewięć lat? Dziewięciolatki to idealne istoty. Bystre i rozsądne, ale wciąż pełne tej niewzruszonej wiary, że rodzice potrafią naprawić wszystko. Jedno popołudnie w Leos Lekland wystarcza, żeby zaspokoić ich potrzebę intensywnych emocji. Wiesz, co ci mówiliśmy? Cofam się o kroki, patrzę córce w oczy. Nie wpuszczaj nikogo, kto nie był zaproszony. Żadnych. Smilla zasłania uszy. Wiem! opuszcza ręce. Ględzicie o tym od dwóch tygodni. Po prostu boimy się o ciebie. Nina. Samochód stoi na podjeździe. Kabina oświetla niebieski blask trzech wyświetlaczy. Otwieram drzwi. Opadam na miejsce pasażera i stawiam między nogami torbę z deserem na dzisiejszy wieczór, żeby miska w środku się nie przewróciła. Och, patrzę na męża. Już prawie tego żałuję. Fredrik uruchamia samochód. Czego żałujesz? Imprezy. Te ich imprezy. Czy my jesteśmy głupi, że pozwalamy dwudziestce nastolatków obchodzić Sylwestra u nas w domu? Fredrik wzdycha. Będzie dobrze. Smilla i Jennifer sobie poradzą. Wyjeżdżamy na Anies Fritzwegen. Mijamy szkołę i Stork. Za rądem widać dziewięciopiętrowe bloki Vita Hejas. Oświetlone okna tworzą żółtą mozaikę za wściekle zielonym szyldem KUB. Czuję ucisk w przeponie. Naprawdę nie chcę psuć tego wieczoru zamartwianiem się o dziewczyny. Ale mój niepokój narasta wraz z odległością dzielącą nas od domu. Dopiero co niepewna zwlekałam przy drzwiach wyjściowych. Nagle chciałam córce tak wiele powiedzieć o tym, jak zdradzieckie potrafią być mocne alkohole, żeby nigdy nie godziła się na coś, co wydaje się niewłaściwe, że jest prześliczna i że w idealnym świecie wszyscy powinni móc ubierać się tak, jak mają na to ochotę, ale że przezroczysty top może wysyłać niepożądane sygnały itd. Tak Oczywiście, wtedy było już za późno na mnóstwo upomnień, a dziewczyny dokładnie wiedzą, na co się umówiliśmy. Maksymalnie dwadzieścia osób, żadnych narkotyków, absolutnie żadnych, do picia tylko cydr albo piwo. Zamknęłam barek, a klucz leży w moim portfelu. Odwracam się do Frederika. Może i Smilla i Jennifer sobie poradzą, ale nie znamy nawet połowy osób, które mają przyjść. Smilla twierdzi, że zaprosiły tylko kolegów z klasy, ale to przecież może być ktokolwiek. Musimy mieć na tyle odwagi, żeby jej zaufać. Smilli możemy ufać, ale Jennifer próbuje znaleźć właściwe słowa. Jennifer nigdy nie znała granic. Sam przecież wiesz, jaka była trudna w dzieciństwie i o całym tym wymyślanym przez nią głównie, i że Smilla się na to po prostu godziła. Teraz mają po 17 lat, zauważa Fredrik. Nie 11. Uchodzi ze mnie powietrze. Ta dyskusja mija się z celem, zwłaszcza teraz, kiedy wszystkie decyzje zostały już podjęte. Jest wiele powodów, żeby nie pozwalać nastolatkom na imprezy bez rodziców, póki nie skończą 18 lat. Ale cały mój sceptycyzm co do domówki dziewczyn wynika głównie z jednego prostego faktu. Nie lubię Jennifer. Nie ufam jej i jej nie lubię. Wzdragam się, by się do tego przyznać. Pracuję z dziećmi i zwykle potrafię znaleźć klucz do każdego małego serduszka. A jeśli nie, to jakoś udaje mi się otworzyć je wytrychem. Ale serce Jenifer zawsze było przede mną zamknięte. Jako małe dziecko była dzika, głośna i zazwyczaj musiała się znajdować w centrum uwagi. Kiedy Smilla i Jenifer bawiły się razem, Ciągle się bałam, że coś się wydarzy. Później, gdy stały się nastolatkami, byłam przerażona. Ustaliłam wyraźne zasady i wyjaśniłam Smilli, jakie będą konsekwencje, jeśli je złamie. Ich przyjaźń to jak balansowanie na linie. Nigdy nie chciałam, żeby moje odczucia wpływały na Smille. Jennifer była dla niej niczym siostra. A Frederick zawsze uważał, że przesadzam. Bez względu na sytuację, stawał po stronie Jennifer. Osobiście bardzo się cieszę, że teraz dziewczyny już tak często się nie spotykają. Ten cały pomysł wspólnej imprezy sylwestrowej był trochę zaskoczeniem. Przykrem zaskoczeniem. Chodzi o wolność, ale z poczuciem odpowiedzialności, mówi Frederick, jakby czytał w moich myślach. Wolność z poczuciem odpowiedzialności. Mąż powtarza to jak mantrę po ostatnich tygodniach dyskusji i muszę ugryźć się w język, żeby nie przytaczać kontrargumentów. Co prawda, również nie był do końca przekonany co do tej imprezy, ale przez cały czas twierdził, że to o wiele lepiej, jeśli będą u nas w domu, na osiedlu szeregowców, zamiast ganiać gdzieś po mieście. Kupuję ten argument.